Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu o giełdzie BitBay. Tym razem pokażę Wam, jak używać tę giełdę krok po kroku, a więc jak zakupić tam kryptowaluty, jak je sprzedać, jak tradować. Wszystko to znajdziecie w tej części. Zapraszam do oglądania. Witam Cię na kanale Kryptopodróże. Ja nazywam się Dominik i w tym nagraniu pokażę Ci, jak używać giełdy BitBay krok po kroku. Omówimy tutaj wszystkie najważniejsze funkcje w tym, jak kupować, jak sprzedawać kryptowaluty, jak wysyłać je na zewnętrzny adres, jak je odbierać i wiele, wiele innych. A jeżeli nie masz jeszcze konta na tej giełdzie, zachęcam Cię do obejrzenia poprzedniego nagrania, w którym pokazałem Ci, jak można założyć tą giełdę, jak ją zweryfikować oraz jak zrobić swój pierwszy przelew z konta bankowego w walucie fiat, złoty, euro czy też funt brytyjski, jak i z giełdy na swoje konto w banku. Film na pewno Ci się przyda, jeżeli masz z tym jakiś problem. Zachęcam Cię do jego obejrzenia. A jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, a przed użyciem skontaktuj się z lekarzem lub przeczytaj ulotkę. Wróć! What the f*** is going on? Ten film ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zapraszam do oglądania. Dobrze, przejdźmy od razu do konkretów. Pokażę Wam w pierwszej kolejności, jak kupić oraz jak sprzedać kryptowalutę na tej giełdzie. A więc musimy sobie kliknąć tutaj zakładkę giełda, następnie wybrać parę walutową, którą chcemy kupić bądź sprzedać. Klikamy sobie w tym miejscu i dajmy na to, że chcę kupić bitcoina za PLN. Tak, czyli jeszcze raz wróćmy. Ustawiam sobie tutaj PLN, jeżeli mam złotówki na koncie. No i wybieram kryptowalutę, którą chcę kupić. Dajmy na to bitcoina, ok? No i zauważcie, że tutaj ta para się nam zmieniła. Mam teraz BTC przez PLN. I tutaj na giełdzie BitBay mamy dwie opcje zakupu kryptowaluty. Możemy sami wystawić ofertę, czyli powiedzieć, po jakiej cenie chcemy kupić bądź też sprzedać kryptowalutę lub zrobić to szybką transakcją. Ja Wam obie te opcje pokażę. Zacznijmy od wystaw ofertę, czyli klikamy sobie w tym miejscu. W tej rubryce podajemy cenę, za którą chcemy zakupić bitcoina. Zobaczcie, tutaj jest podawana aktualna cena, czyli 180 tysięcy złotych. Możemy sobie podać, że chcę kupić bitcoina, załóżmy, za 175 tysięcy. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że ta oferta zostanie zrealizowana dopiero w momencie, kiedy kurs bitcoina spadnie właśnie do tej kwoty, ok? A więc jeżeli przykładowo chcemy liczyć na to, że może być jakaś korekta na rynku lub coś w tym stylu, możemy sobie zawczasu taką ofertę wystawić właśnie w ten sposób. I teraz zauważcie, że mamy tutaj takie kółeczki. Mamy dwie możliwości. Albo możemy podać ilość bitcoina, jaką chcemy zakupić za tą kwotę, lub druga opcja, jeżeli klikniemy sobie w tą kłódkę, wówczas otwiera nam się ta rubryka i mamy możliwość podać ilość złotówek PLN, za którą chcemy zakupić po tej kwocie bitcoina, ok? Czyli mamy opcję albo ile sztuk, albo za jaką kwotę po tej cenie. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. I teraz w tej kolumnie podajemy wartość w złotówkach. Przykładowo za 20 zł chcę zakupić bitcoina po tej cenie i otrzymam go taką ilość. Klikamy kup. Jest podana informacja, że sukcesem zakończyła się ta operacja. I tutaj po prawej stronie mamy podaną tą ofertę. 175 tysięcy, taka ilość bitcoina za taką kwotę zostanie zrealizowana dopiero w momencie, kiedy oczywiście bitcoin osiągnie taki pułap. Możemy oczywiście w każdej chwili taką operację odwołać, najeżdżamy sobie na nią i klikamy X. I oczywiście możemy kliknąć usuń. Ja na ten moment zostawię tę operację, bo chcę Wam pokazać, gdzie ją możemy znaleźć w przyszłości, jeżeli chcielibyśmy do niej wrócić. Klikam anuluj. I pierwsze miejsce, w której możemy znaleźć wszystkie nasze operacje, które nie zostały zrealizowane, jest to właśnie ta kolumna tutaj po prawej stronie, czyli w zakładce giełda. Ale mamy też możliwość wejść sobie bezpośrednio na moje oferty. I zobaczcie, tutaj będą widniały wszystkie oferty, jakie złożyliśmy w danym momencie. Mamy podaną parę, czyli w tym przypadku bitcoin do PLN, datę wystawienia, rodzaj, kurs, po którym chcemy zakupić bądź też sprzedać daną kryptowalutę, ile z tego zlecenia zostało zrealizowane, mamy na razie 100%, będzie tutaj podana inna wartość, jeżeli część przykładowo zostanie zakupiona, ilość danej kryptowaluty oraz wartość w złotówkach. I tutaj również takie zlecenie możemy odwołać, klikając sobie w ten X, usuń. Widzicie? I zniknęło nam to zlecenie. Jak wrócimy sobie na giełdę, z tej kolumny również to zlecenie zostało usunięte. I adekwatnie robimy, jeżeli chcemy sprzedać przykładowo bitcoina i kupić za niego złotówki, a następnie sobie przykładowo te złotówki wysłać na konto w banku. Wówczas w tej kolumnie podajemy cenę, za którą chcemy sprzedać bitcoina, czyli przykładowo za 185 tysięcy złotych. I ponownie możemy albo podać ilość bitcoina, jaką chcemy sprzedać, lub klikamy sobie kłódkę w tym miejscu i otworzy nam się ta zakładka. Podajemy wartość w złotówkach, jaką chcemy dostać za naszego bitcoina, czyli przykładowo chciałbym dostać 20 zł. I tutaj się pokaże ilość bitcoina, która zostanie sprzedana i klikamy sprzedaj. I ponownie oferta ta jest wystawiona w tym miejscu, w tej kolumnie. Również możemy sobie wrócić, klikając moje oferty. Ja sobie oczywiście odwołam tą transakcję.
Także to jest pierwsza opcja, za pomocą której możemy kupić bądź też sprzedać bitcoina na giełdzie. Natomiast jeżeli chcemy sprzedać tu i teraz po cenie aktualnej na rynku, wystarczy, że klikniemy sobie oczywiście giełda, wybierzemy parę walutową, ponownie może to być bitcoin do PLN i klikamy tym razem szybka transakcja w tym miejscu. I tutaj jedyne, co musimy podać, jest to ilość bitcoina lub też PLN, którą chcemy kupić bądź też sprzedać. Ok, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, czyli w tej rubryce, jeżeli chcemy szybko kupić, wpisujemy ilość bitcoina, którą chcemy zakupić, przykładowo 0,00001, no dajmy troszkę więcej. I zobaczcie, za taką ilość bitcoina będziemy musieli zapłacić tą kwotę, która jest podana w tym miejscu, czyli w tym przypadku 18 zł i 1 grosz. Cena za bitcoina jest oczywiście cena, która jest obecnie na rynku. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeżeli chcemy sprzedać bitcoina, robimy podobnie. Klikamy sobie bitcoin w tym miejscu, wpisujemy ilość bitcoina, którą chcemy sprzedać, przykładowo 0,0001. I zobaczcie, tutaj jest podana ilość PLN, którą otrzymamy za taką ilość bitcoina. Okay? Jeżeli klikniemy sprzedaj, wówczas sprzeda nam taką ilość bitcoina po tej cenie, która jest aktualnie na rynku. A my na nasze konto dostaniemy taką ilość złotówek. Mam nadzieję, że sprzedaż oraz kupno kryptowalut na giełdzie BitBay nie będzie stanowiło dla Was już problemu. Teraz pokażę Wam, jak zrobić przelew przychodzący na giełdę BitBay, jak i wychodzący z giełdy BitBay na inny zewnętrzny portfel lub inną giełdę. W tym celu klikamy sobie portfele. Teraz wybieramy sobie kryptowalutę tutaj z tej listy lub możemy wpisać ręcznie w wyszukiwarce symbol tej kryptowaluty, przykładowo Litecoin. Ok, wyświetli nam się ta kryptowaluta, klikamy sobie w tym miejscu. I tutaj w tej kolumnie wyświetli się jej symbol oraz znaczek, w tym przypadku jest to LTC, jest podana ilość, jaką posiadamy na giełdzie. I mamy tutaj opcję wpłaty, jak i wypłaty tej kryptowaluty. Na początek zrobimy wpłatę. Klikamy w tym miejscu, zaznaczamy rozumiem. I wyświetli nam się adres, na który należy przelać tą kryptowalutę z zewnętrznego portfela lub z innej giełdy. Ja Wam pokażę to na przykładzie giełdy Binance. Musimy sobie skopiować ten adres, klikamy w tym miejscu. Jest informacja, że adres został skopiowany. Przechodzimy na giełdę, w tym przypadku jest to giełda Binance. Jeżeli nie macie jeszcze konta na tej giełdzie, zachęcam Was do skorzystania z linku, który znajdziecie pod tym nagraniem, ponieważ przygotowałem dla Was zniżkę aż 10% na korzystanie właśnie z giełdy Binance, a przypomnę, jest to jedna z największych giełd na świecie. Giełda, która cieszy się bardzo dobrą reputacją, a więc na pewno warto mieć również konto na tej giełdzie. Można tu kupić bardzo, ale to bardzo dużej ilości kryptowalut. Klikamy sobie Wallet, Fiat and Spot, w tym miejscu wpisujemy LTC, czyli jest to symbol Litecoin. Klikamy Withdraw. W tym miejscu wklejamy skopiowany adres z giełdy BitBay. Sieć zostaje dopasowana automatycznie. Podajemy ilość LTC, którą chcemy wpłacić na giełdę BitBay. Pamiętajcie, że jest tutaj podane minimum, które możemy przelać, lub klikamy po prostu max, a następnie klikamy wypłata. Jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze i wysłaliśmy na ten konkretny adres tą kryptowalutę, pojawi się ona niedługo na naszym portfelu. Teraz pokażę Wam, jak przelać daną kryptowalutę na zewnętrzny adres z giełdy BitBay. Klikamy sobie kryptowalutę, przykładowo LTC, klikamy wypłata. Podajemy ilość LTC w tej kolumnie, którą chcemy przelać na zewnętrzny portfel lub klikamy monety, wówczas cała dostępna ilość na giełdzie zostanie tutaj podana. I w tej kolumnie wklejamy adres, na który chcemy przelać tą kryptowalutę, przykładowo na giełdę Binance. Przechodzimy na giełdę, klikamy Wallet, Fiat and Spot, w tym miejscu wpisujemy LTC, wyskoczy nam ta kryptowaluta, klikamy Deposit. Kopiujemy sobie ten adres, klikając te prostokąty. Jest informacja, zostały skopiowane. Wracamy na giełdę BitBay i w tym miejscu wklejamy ten adres. Możemy dodać również jakiś komentarz, przykładowo wysyłam na giełdę Binance. Możemy sobie również taki adres, jeżeli robimy takie przelewy często na ten sam adres, dodać go do listy odbiorców. W tym miejscu podana jest również wielkość prowizji, którą musimy zapłacić za taki przelew. Pamiętajcie, nie jest to zależne od giełdy. To wynika z blockchaina, który używamy. W tym przypadku jest to bardzo mało, natomiast jakbyśmy chcieli przykładowo wysłać Ethereum, czy też token stworzony na tym blockchainie ERC20, wówczas zapłacilibyśmy bardzo, bardzo dużo. W tym momencie jest to około 60 zł. Wynika to z tego, że ta sieć jest obecnie bardzo zapchana, więc i prowizje, a więc i opłaty są też dużo, dużo większe, bo musi więcej czasu upłynąć, aby przetworzyć taką transakcję. Także pamiętajcie, jeżeli zobaczycie dużą prowizję, nie jest to wina giełdy, jest to wina blockchaina, który używacie. No i jeżeli wszystko sprawdziliśmy, ilość, jaką chcemy wysłać, adres, na który chcemy to przesłać, no to klikamy wypłać. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że dzięki niemu będzie Ci łatwiej używać giełdy BitBay. Zachęcam Cię również do obejrzenia poprzedniej części, w której pokazywałem, jak się zarejestrować na tej giełdzie, jak ją zweryfikować oraz jak zrobić swój pierwszy przelew z konta w banku na giełdę, jak i z giełdy na konto w banku. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę, za subskrypcję oraz komentarze, bo dzięki temu mój kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!